sformułowanie filozofia chrześcijańska jest sformułowaniem historycznym. Bardzo wiele osób o tym nie wie. Ono sięga właściwie pewnej tradycji, to znaczy spotkania chrześcijaństwa jako religii świata semickiego, z którego chrześcijaństwo wyrosło, z tego jakby doświadczenia najpierw Boga Jahwe, a potem objawienia w Jezusie Chrystusie, z myślą grecką. I pierwsze sześć wieków naszej ery, jak czasem mówimy, czyli tego formułowania się europejskiego kształtu kultury, jest właśnie próbą syntezy pomiędzy myśleniem religijnym, chrześcijańskim czy judaistyczno-chrześcijańskim, a myśleniem greckim i stawianiem fundamentalnych pytań diati, dlaczego. I dopiero właściwie średniowiecze nadaje temu taką formę największej syntezy, to znaczy pokazuje, za Anselmem z Canterbury o tym mówimy, że jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem, to także możesz zadać pytanie o rzeczywistość, nie rezygnując z paradygmatów swojej wiary.